5000 kanapek dziennie, gorąca herbata, soki, owoce lub słodycze i ciastka na dworcu lwowskim. Udało się nam rozeznać trochę więcej o służbie wolontariuszy katedry lwowskiej. Pani Ludmiła z Nowej Kachowki. 2 maja dokładnie 2 miesiące minęło od jej przyjazdu do Lwowa. W dniu wybuchu wojny kobieta odwiedzała swoje córki i wnuki w Zaporożu. I stamtąd razem ewakuowali się. A później dołączyła do nich kolejna córka z mężem i dziećmi, którym udało się wyjechać z okupacji rosyjskiej. Już w Lwowie na dworcu kolejowym uchodźcy spotkali wolontariuszy z katedry łacińskiej, którzy codziennie od 2 miesięcy jeżdżą na dworzec z kanapkami i gorącą herbatą, by spotkać przybyszów z miast dotkniętych przez działania wojenne. Przy spotkaniu opowiedzieli wolontariuszom, skąd pochodzą i zapytali o mieszkania w Lwowie. W ten sposób w sali parafialnej przy katedrze lwowskiej pojawili się nowi mieszkańcy. A zespół wolontariuszy otrzymał dodatkowe ręce do pracy i serce gotowe do niesienia pomocy. Udało się nam spotkać z kobietami, którzy przygotowują kanapki i porozmawiać z nimi o tym, jak żyją w Lwowie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że otrzymaliśmy tu schronienie. Jesteśmy tu jako jedna rodzina, razem z siostrą Lidią, która serdecznie nas spotkała i pomogła znaleźć mieszkanie, razem z księżmi, którzy również okazali się niezwykle wrażliwymi ludźmi. Postanowiliśmy więc, że skoro tu mieszkamy, mamy pomagać i coś robić. Dzieci uczą się przez internet, mężczyźni najpierw pomagali rozładowywać towary humanitarne, a teraz pracują przy budowie domków na terenie ośrodka parafialnego, które będą służyć tymczasowym mieszkaniem dla przesiedleńców, podczas gdy my, kobiety, robimy kanapki. Każdego dnia wolontariusze z katedry lwowskiej przywożą na stację kolejową 400 kanapek, świeże wypieki od sióstr franciszkanek, które pracują przy parafii katedralnej, gorącą herbatę, soki, czasem owoce czy słodycze. Ksiądz Roman i ksiądz Jan, wikariusze Bazyliki Metropolitalnej, opowiedzieli o tym, jak w Wielkanoc częstowali ludzi na dworcu kolejowym w Lwowie czekoladowymi zajączkami. Najbardziej cieszyły nas dzieci swoimi emocjami. Zmęczeni i wystraszeni zaczynali się uśmiechać, kiedy otrzymali tego zajączka. To taki drobiazg, ale może wywołać uśmiech. Podobna reakcja była, gdy rozdawaliśmy baranki wielkanocne, które nie były jadalne, ale dzieciom bardzo się podobały i wszyscy chcieli mieć takiego baranka. Takie drobiazgi stają się dla wielu ludzi oznaką troski i powodem do radości. Bardzo się z tego cieszymy. Jedna z wolontariuszek katedralnych wspomina sytuację, która dotknęła ją osobiście. Kiedyś podeszła do nas kobieta ze słowami: dziękuję wam za kanapki, ale... I byliśmy przerażeni, myśląc, że coś jest nie tak. A kobieta kontynuowała: ale bardzo dziękuję za słodką herbatę. Była pod okupacją w regionie Chersonia przez 1,5 miesiąca i mogła tylko marzyć o cukrze. Takich historii jest wiele. Ludzie są wdzięczni za ciepło i troskę, za uśmiech i gościnność. Zdezorientowani i zmęczeni w obcym mieście, po ciężkiej drodze, silnych wstrząsach, zwykle wsparcie i solidarność dotyka, ale też budzi nadzieję. Proboszcz Bazyliki Metropolitalnej, dziekan dekanatu lwowskiego, ksiądz prałat Jan Nikiel, mówi o działalności księży i wolontariuszy katedralnych w czasie wojny tak. Od początku wojny wiele się zmieniło. Przede wszystkim zmieniła się nasza świadomość. Poza tym czuliśmy, że toczy się wojna i gdy na Lwów wystrzelono rakiety, ale też szybciej, gdy ludzie zaczęli przyjeżdżać do Lwowa w poszukiwaniu schronienia. To zmotywowało nas do zaangażowania się w pomoc. Tak więc nasi księża i wolontariusze zaczęli jeździć na dworzec z gorącą herbatą, kanapkami. Tam poznali rodzinę z Zaporoża, która obecnie mieszka u nas na fundacji Dajmy Nadzieję. Oni są tu nie tylko gośćmi, ale bardzo aktywnie nam pomagają. Kobiety przygotowują kanapki, a ich mężowie pracują przy wykończeniu domów dla uchodźców na terenie naszego ośrodka parafialnego w Lubeli. Chcemy być gotowi, aby zapewnić możliwość tym, którzy będą potrzebowali mieszkania utraconego przez wojnę. Jezus powiedział apostołom: wy dajcie im jeść. I jest to dla nas wstrząsający przykład, że Ewangelia to nie tylko słuchanie i mówienie, ale też samo życie. Dać wodę spragnionym to dać napić się Jezusowi. Więc księża, którzy jeżdżą z kanapkami na dworzec kolejowy i pomagają potrzebującym, jest to nasz obowiązek. Ewangelia dosłownie przynagla nas do tego. Nie ma innej opcji, bo wiara bez uczynku jest marna. W tym celu wsparcia i solidarności w pierwszy dzień maja w Bazylice Metropolitalnej zorganizowano kiermasz charytatywny na rzecz zebrane z jego środki. Przeznaczone są na potrzeby dzieci osób odnośnie przesiedlonych oraz dzieci podopiecznych fundacji Dajmy Nadzieję, która działa na terenie parafii katedralnej. Pani Ludmiła i jej córki przygotowały większość wypieków parafialnych. Do każdego zakupionego każdemu kto oferował swoje zabawy ręczne oraz tak odbyła się mała uroczystość i naszym wolontariuszom życzliwości i dziękujemy wam, nasi drodzy parafianie i goście, za aktywne dołączenie się do czynienia dobra. Każda hrywnia uzyskana na kirmaszu zostanie wykorzystana na potrzeby tych, komu pomagamy przetrwać w tych trudnych